Cześć! Na dobre jeszcze nie opadł kurz po prezentacji nowych modeli RockShoxa na 2023 rok. Jak pamiętacie, pisaliśmy o tym całkiem niedawno w artykule na naszym portale. A już mamy test pierwszego z nich, najlżejszego, Pajka, którego założyliśmy do transa i ostro przecieraliśmy po górach. Zapraszamy! Tak jak już wspominałem, na 2023 rok odświeżone zostały modele Pike, Lyric i Zeb. I teraz, tak jak mówiłem, Pike to jest ten amortyzator, który jest poziom nad, jeśli chodzi o zastosowanie nowym Seedem 35, który jest amortyzatorem downcountry, a właśnie Lyriciem, który będzie już amortyzatorem z pogranicza trailu i enduro. Przyjrzyjmy się, jakie zostały zmiany wprowadzone w nowym modelu w stosunku do ustępującego. Pierwsza rzecz to skok. Obecnie został on zawężony i nowy Pike jest dostępny tylko w trzech wariantach skoku: 120, 130 i 140 mm. My tutaj mamy tą wersję najdłuższą ze skokiem 140 mm. Dzięki takiemu zabiegowi RockShox uniknął kanibalizacji pomiędzy swoimi modelami, bo jak wcześniej było tak, że Pike i Lyric były dostępne w wersjach. Pike był dostępny w wersji 120 do 160 mm, a Lyric był dostępny w wersjach od 140 do 180 mm, więc trzy rozmiary nachodziły na siebie. Obecnie tylko 140 mm jest wspólne i możemy w takim skoku możemy kupić zarówno Pike'a, jak i Lyrica. Po pierwsze zmiany zewnętrzne, tak? Jak zobaczycie, podkowa została jeszcze bardziej wycieniowana w stosunku do poprzedniej wersji i dzięki takiemu zabiegowi udało się jeszcze bardziej ściąć masę tego amortyzatora. W tej wersji 140 mm z nieprzyciętą rurą sterową nasza redakcyjna waga pokazała 1861 gramów dokładnie. Uważam, że to jest znakomity rezultat jak na amortyzator trailowy. Z innych widocznych detali mamy tutaj dwa zawory spustowe, o których opowiem za chwilę. Dużo większe zmiany nastąpiły we wnętrznościach amortyzatora. Mamy tutaj zupełnie nową sprężynę, zupełnie nowy tłumik oraz kilka innych rozwiązań, które nie były w ogóle stosowane do tej pory. Przyjrzyjmy się im bliżej. Dodam jeszcze, że amortyzator jest dostępny w czterech wersjach. Jest to od najwyższej Ultimate, później jest Select Plus, Select i Base. Że do sprzedaży detalicznej dostępne są tylko Ultimate i Select, a pozostałe są montowane tylko w rowerach seryjnych. Do testu trafiła oczywiście najwyższa wersja Ultimate, zawierająca wszystkie te zmiany, które nastąpiły rok do roku i o tej wersji będziemy opowiadać. Pierwszą i prawdopodobnie najważniejszą zmianą jest zupełnie nowy tłumik Charger 3. Ma on zupełnie zmienioną konstrukcję i jak możecie zobaczyć, zupełnie zrezygnowano z blokady tego widelca na rzecz większej możliwości ustawień, kustomizacji. Regulacja zarówno tłumienia szybkiej i wolnej kompresji znajduje się na prawej ladze, na górnej goleni. I mamy tutaj dwa takie wygodne pokrętła. Jak widzimy, rzeczywiście one pracują zupełnie niezależnie od siebie. I bardzo fajna nowa rzecz, którą RockShox wprowadził na 2023 rok, to jest podziałka i oznaczona strzałka, dzięki czemu nie musimy liczyć, na którym kliku jesteśmy od końca skali, tylko jednym rzutem oka widzimy dokładnie, na którym jesteśmy ustawieni i w każdej chwili możemy to zmienić. Mamy 5 klików. Kliknięć szybkiej kompresji i aż 15 pozycji kompresji wolnej. Do tego standardowe 18 ustawień tłumienia odbicia, które regulujemy pokrętłem znajdującym się na prawej goleni, natomiast od dołu. Także jak dołożymy do tego jeszcze oczywiście regulację ciśnienia powietrza w komorze powietrznej, to widzimy, że zakres regulacji jest naprawdę bardzo duży, tak? Bo mamy cztery osobne ustawienia, którymi możemy manipulować. Zmiany nie ominęły również lewej goleni amortyzatora, gdzie mamy zupełnie nową sprężynę powietrzną Debon Air Plus. W porównaniu do poprzedniej wersji zastosowano w niej aluminium do budowy tłoka, co umożliwiło poprawę uszczelnienia komory pozytywnej oraz minimalnie zwiększyło jej objętość. Znacznie zwiększona została też komora negatywna. I teraz jaki to ma wpływ na pracę widelca, a mianowicie widelec jeszcze płynniej pracuje w pierwszej fazie skoku, jednocześnie zapewniając lepsze podparcie w fazie środkowej i jest bardziej progresywny w końcowym ugięciu. Tak jak tłumik i sprężyna były już w poprzednich wersjach, tak kolejne dwie rzeczy to są zupełne nowości. Pierwszą z nich
to są tak zwane buttercups, czyli maślane krążki, które są zamontowane pod zarówno sprężyną powietrzną, jak i pod tłumikiem. To są takie elastomerowe krążki o grubości około 4 mm, zapewniające dodatkowe 4 mm skoku, natomiast ich zadaniem jest tłumienie tych małych wibracji o wysokiej częstotliwości, czyli wszystkiego tego, co czujemy na kierownicy, na przykład jadąc po szutrówce, ale jeszcze czego nie wyłapuje amortyzator. Według testów i laboratoryjnych, i terenowych wykonanych przez RockShoxa, buttercupsy redukują wibracje wysokiej częstotliwości nawet o 20%, czyli różnica jest naprawdę odczuwalna. Wspomniane już buttercupsy dostępne są fabrycznie tylko w najwyższej wersji Ultimate, o czym nas informuje dumnie naklejka, którą mamy na prawej goleni. Natomiast możemy upgrade'ować również niższe wersje, dokupując je i instalując. Drugą nowością w amortyzatorach RockShox są tak zwane Pressure Relief Valves, czyli te dwa zawory, które znajdziemy na obydwu goleniach. I teraz jakie ich jest zadanie? Mianowicie, jak zmieniają się warunki atmosferyczne, szczególnie ciśnienie, może się nagromadzić powietrze zarówno w lewej, jak i w prawej goleni. I teraz krótkie naciśnięcie tych zaworów powoduje, że to ciśnienie się wyrównuje z ciśnieniem, które panuje na zewnątrz, i mamy dostępną cały czas idealną pracę amortyzatora, niezależnie od warunków atmosferycznych. Co ważne, RockShox twierdzi, że pressure relief valve są zupełnie bezobsługowe i nie skracają nam również interwałów serwisowych. Ostatnie dwie zmiany, o których warto wspomnieć, to zdecydowanie dłuższe dolne tuleje, to jest aż 53% więcej w stosunku do poprzedniej wersji, i one mają, ich zadaniem jest jeszcze bardziej obniżyć tarcie pomiędzy górnymi lagami a dolnymi goleniami podczas ich pracy. Ostatnią zmianą jest olej zastosowany w amortyzatorze. Jest to olej, który robi firma Maxima, współpracująca od wielu lat z RockShoxem. Teraz to jest iteracja Plush Dynamic, która ma jeszcze bardziej obniżać tarcie oraz wydłużać interwał serwisowy pomiędzy kolejnymi serwisami i wymianą oleju. Tak jak już wspominałem, opisując sprężynę powietrzną, celem inżynierów RockShoxa było zbudować amortyzator, który będzie zarówno bardziej płynny w pierwszej fazie skoku, czyli będzie wybierał przysłowiowe liście, tutaj między innymi mają pomóc te buttercupsy, ale jednocześnie będzie bardziej wspierający w tej środkowej fazie skoku, czyli w momencie, kiedy zjeżdżamy po stromych zjazdach, amortyzator nie będzie nam nurkował, dzięki czemu nie będzie to wypaczało geometrii całego roweru, będzie on stabilniejszy na tych zjazdach i jednocześnie będzie również bardziej progresywny w ostatniej fazie skoku, czyli lądując jakiegoś dużego dropa, nie powinniśmy tak szybko dobijać amortyzatora. Ok, przejdźmy zatem do wrażeń z jazdy, czyli czy te założenia, które postawili przed sobą inżynierowie RockShoxa, udało się zrealizować. Ok, zanim jednak wyruszyliśmy na szlak, trzeba taki amortyzator prawidłowo ustawić. Jak wspominałem, mamy tutaj bardzo dużo różnych regulacji, więc może się wydawać proces bardzo skomplikowany i wręcz przytłaczający dla początkujących użytkowników. Zresztą nie tylko początkujących, dla każdego, bo mamy 4 osobne ustawienia razy kilkanaście klików, no kombinacji setka. Na całe szczęście RockShox ma dla nas tutaj fajne rozwiązanie w postaci aplikacji TryHead. Na czym to polega? Instalujemy sobie taką apkę, wchodzimy w nią, wybieramy model widelca, który posiadamy, wpisujemy naszą wagę wraz z wyposażeniem, typ roweru, tu się zawężamy tylko i wyłącznie, czy to jest MTB czy EMTB, i dostajemy informację zwrotną w postaci sugerowanego ciśnienia komory powietrznej oraz ustawienia reboundu. Ja pokazałem, jak ręcznie znaleźć nasz widelec, natomiast standardową procedurą jest wpisanie numeru seryjnego, który znajdziemy na koronie amortyzatora, i w momencie, kiedy wpiszemy ten numer seryjny, od razu wyskoczy nasz amortyzator wraz ze wszystkimi parametrami. W moim przypadku to jest 59 PSI do komory powietrznej i 9 kliknięć od najwolniejszego reboundu. Jeśli chodzi o kompresję wolną i szybką, tutaj RockShox sugeruje, żeby rozpocząć od tak zwanych pozycji bazowych, czyli od środka skali zarówno szybkiej kompresji, jak i wolnej kompresji. Według Amerykanów jest to ustawienie, które powinno pasować większości użytkowników, także my postanowiliśmy nie kombinować, zaczęliśmy od tego standardowego ustawienia i dopiero w późniejszej fazie testu bawiliśmy się w przestawianie tych pokręteł, żeby zobaczyć, jaki to ma wpływ na jazdę. Przejdźmy do tego, jakie są nasze wrażenia z jazdy na tym amortyzatorze. Przede wszystkim RockShoxowi udało się zrobić naprawdę świetną robotę, jeśli chodzi o tę pierwszą fazę skoku.
amortyzator rzeczywiście pracuje bardzo płynnie, bardzo pluszowo w tych pierwszych kilku milimetrach, tam kilkunastu milimetrach skoku, wybierając naprawdę wszystko. I tak jak kiedyś wszyscy mówili, że jeśli chcesz, żeby ci amortyzator wybierał liście, to musisz iść do Foxa. No tak teraz naprawdę RockShox również pod tym względem jest na świetnym poziomie. Rzeczywiście bardzo fajnie została, bardzo fajnie działa ta sprężyna w tym środkowym zakresie. Jadąc dosyć szybko w dół, nie mamy zupełnie uczucia, że ten amortyzator nam nurkuje, także cały czas jest wysoko, nie zapada się, dzięki czemu kąt główki ramy się nie zmienia i cały czas mamy panowanie nad rowerem. Jeśli chodzi o dobijanie tego amortyzatora, no to nie oszukujmy się, ja ważę aż 60 kg, więc mi jest naprawdę ciężko dobić jakiś sprzęt. No ale z drugiej strony jeżdżę na zdecydowanie też niższym ciśnieniu i nawet lądując jakieś mocne dropy, mocno kiepsko lądując te dropy, nie udało mi się nigdy usłyszeć tego charakterystycznego stuknięcia. Także wydaje mi się, że tutaj te trzy aspekty, które były założone przez inżynierów RockShoxa, udało im się zrealizować. I teraz ostatnia kwestia, o której wspominaliśmy na początku tego materiału, czyli porównanie z odwiecznym rywalem, czyli z Foxem. I tutaj, szczerze mówiąc, nie jestem w stanie powiedzieć Wam, który z tych amortyzatorów jest lepszy. One są inne. Myślę, że Fox jest trochę bardziej liniowy, RockShox jest bardziej progresywny, natomiast nie powiedziałbym, że jeden jest lepszy od drugiego. I myślę, że wybór pomiędzy tymi dwoma amortyzatorami, no to jest kwestia indywidualna. Obydwa są według mnie równie dobre. To jest bardzo dobra konstrukcja i naprawdę mogę ją szczerze polecić. Jeśli podobał Wam się ten materiał, dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie nasz kanał. Wersja testowa oczywiście będzie również dostępna na portalu www.bikeworld.pl. Zapraszamy.